Cześć, z tej strony Paweł Małaszyński, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, krótko zwięźli na temat. Cieszę się i niestety jest mi przykro. Cieszę się, że mogę powiedzieć to, co za chwilę powiem, a przykro mi jest z tego powodu, że nie ma mnie na waszym zlocie. Jestem w trasie po Stanach Zjednoczonych z moim macierzystym Teatrem Kwadrat, ale myślami, uwierzcie mi, jestem z wami. Postanowiłem nagrać ten materiał, bo chciałbym wam podziękować za wasz wkład i zaangażowanie w rozwijanie projektu Osehiro. Jesteście super bohaterami bezpiecznego korzystania z sieci. Będąc ambasadorem kampanii Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wiele się o was dowiedziałem. Wiem czego dokonaliście. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważny temat. Dzięki waszej wiedzy, zaangażowaniu, chronicie nasze dzieci przed zagrożeniami w sieci. Tłumaczycie, ostrzegacie, służycie radą. Chciałbym wam za to podziękować w imieniu wszystkich rodziców. Nie mam mnie z wami na miejscu, ale uwierzcie mi, że dziękuję każdemu z was z osobna. Cieszę się, że podobnie jak Osy jesteście wszędzie, w całej Polsce, w niemal każdym województwie, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, w największych miastach takich jak Gdańsk, Lublin, a nawet w tych mniejszych, Płock, Legnica, Piotrków Trybunalski i wielu, wielu innych, ale co najważniejsze w gminach wiejskich, Grębków, Poczesna, Klonowo, Chałupki. Mogłbym tak szczerze mówiąc wymieniać bardzo, bardzo długo. Jestem też pod wrażeniem Waszej kreatywności. Przedstawienie bezpieczny internet o tym, jak łatwo uzależnić się od sieci, zgłoszone przez panią Małgorzatę. Bezpieczny rodzic i jego dziecko czy szkolenie dla rodziców zorganizowane przez pana Cezarego. Happening bezpieczni w sieci, powiedz to innym, inicjatywa pani Agnieszki. Słuchajcie, nie sposób przytoczyć nawet ułamka Waszych pomysłów. I uwierzcie mi, doceniam wszystkie, bo wszystkie są kolejnym krokiem w stronę bezpieczeństwa dzieci w sieci. A to jedna z kluczowych umiejętności naszych czasów nie wiem, czy nie najważniejsza. Raz jeszcze. Kłaniam się Wam nisko i przede wszystkim jako rodzic, a nie tylko ambasador kampanii ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, przesyłam wyrazy uznania i wdzięczności. Bez Was, my, rodzice, mielibyśmy dużo trudniejsze zadanie. Dziękuję Wam, że wspieracie nas w edukowaniu naszych dzieci. Każdej szkole w Polsce i każdemu uczniowi życzę, aby mieli takich przewodników jak wy. Osehiro, tak trzymać. Nie ustawajcie w swoich działaniach. Zachęcajcie innych nauczycieli do zaangażowania i udziału w tym projekcie. To dla nas bardzo ważne. Do zobaczenia w szkołach, na wywiadówkach, no i w sieci. Trzymajcie się i udanego zlotu. To mówiłem ja, Paweł.